Hej! Z tej strony Drakonager i witam was w recenzji poduszki z nadrukiem My Little Pony The Movie. Poduszkę tę można obecnie zakupić w Biedronce w cenie 12,99. Jeszcze zanim pokażę wam samą poduszkę, chciałbym wam pokazać parę informacji znajdujących się na karteczce, która była dołączona do poduszki. Otóż mam tutaj niestety taki drobny spoiler odnośnie tego, jak poduszka wygląda, no ale cóż. Takie tu napisane. Poduszka ma wymiary 40 cm na 40 cm. Tutaj to samo. Jakość pierwsza, miesiąc i rok produkcji, wyprodukowano w Chinach, importer. Skład surowcowy. Poszycie 100% poliester, wypełnienie 100% poliester. Czyli innymi słowy poduszka to 200% poliestru. Taki żart. Informacje odnośnie tego, jak poduszkę prać, jak prasować, a czy nie prasować. No i też, że jest to produkt licencjonowany przez Hasbro. No dobra, przyjrzyjmy się samej poduszce. Tak jak już widzieliście, wygląda ona tak. Mam tutaj nadruk z Twilight i Pinkie Pie. Napis Love to Discover. To jest ciekawe, bo nie przypominam sobie, żeby serial się nazywał My Little Pony Love is Magic. Czy to jakaś zapowiedź piątej generacji, czy co? Nie wiem. Mam też takie bardzo kolorowe tło. To trzeba przyznać, kolorów tutaj nie brakuje. Jest nawet tęcza. Mam też takie jakby kwadraty, które... Taki jakby kwadratowy kontur otaczający właśnie obie postaci. Co mogę powiedzieć? Sam nadruk jest moim zdaniem znakomity. Jest to chyba jedna z najładniejszych poduszek, jakie widziałem. W sumie mało poduszek widziałem. No to może ogólnie jeden z najładniejszych nadruków bądź rysunków, jaki widziałem, jeśli chodzi o produkty Hasbro. Z tyłu poduszka wygląda tak samo. No i to w sumie chyba dobrze, bo lepiej wygląda właśnie jak po obu stronach jest to samo. Jeszcze wam pokażę tutaj taką metkę. Tutaj mamy logo My Little Pony Film. Złapmy ostrość. 2018 Hasbro, wszystkie prawa zastrzeżone. Stworzone i dystrybuowane przez Detexpol. Okej. A z tyłu ulotki... Czekajcie, o. No w zasadzie to samo, co było na karteczce. Tak z grubsza. Tak sprawdzam jeszcze miękkość, no i poduszka jest moim zdaniem bardzo miękka. No cóż, to ciężko jest wam pokazać miękkość, no w końcu jeszcze nie mamy takiej możliwości wysyłania widzom dotyków czy innych tego typu zmysłów, no ale co ja poradzę. No ale ogólnie jak za 13 zł to jest to naprawdę bardzo dobry produkt. To naprawdę bardzo dobra poduszka. Chyba jeden z najlepszych produktów od Hasbro, jaki widziałem. A za 13 zł no mogę zdecydowanie wam go polecić. No dobra. W tej recenzji to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.